Zapraszam na kolejny z meczów grupy C. Ostatni już, Dania-Serbia. Będzie to ważne spotkanie dla obydwu reprezentacji, bo decydujące o tym, kto wygra w tej grupie. Na papierze silniejsza wydaje się być reprezentacja Danii, bardziej poukładana. Natomiast zapowiada się wyrównane widowisko. Dania dzisiaj w następującym składzie. W bramce Hermansen, to będzie jego debiut reprezentacyjny. Dalej Andersen, Christensen, Westergaard, Meile, Christensen, Nergård, Delaney, Dreyer, Dolberg i Hejlund. Serbia. W bramce Rajkovic. Dalej Gudeli, Milenkovic, Babic, Ilić, Milinkovic-Savic, Kostić, Gacinović, Đuričić, Mitrović i Dušan Vlahović. Od środka zaraz grający w czerwonych koszulkach i czerwonych spodenkach Serbowie, Duńczycy rozpoczną. Serbowie z kolei w strojach białych. Meile. Kasper Dolberg. Próbowali się przedrzeć Duńczycy już pod bramkę Rajkovicia, ale bezskutecznie. Gudeli. Zawodnik Sevilla, doświadczony już w reprezentacji, 64. występ dzisiaj. Do tej pory jedna bramka na koncie. I jest Dreyer. Delaney. Jeden z trójki graczy Anderlechtu z tego tercetu ofensywnego. Delaney, Dreyer, Dolberg. Odzyskali już Serbowie. Kostić. Mitrović. Do Milinkovića-Savicia. Milinkovic-Savić to taki dyrygent środka pola. Przez niego może przechodzić większość akcji środkiem boiska. Gacinović. Nowa twarz, jeśli chodzi o to Euro. Jeszcze się nam nie pokazywał w podstawowym składzie gracz AEK Ateny. Gacinović z prawej strony boiska dośrodkowuje, ale na razie bezskutecznie. Błąd w obronie. Niepotrzebnie uciekli Duńczycy od piłki, ale już odzyskali. Hejlund. Do Dreyera. Joachim Meile, a więc objawienie poprzedniego Euro. On tam naprawdę błyszczał. Ale wtedy też Duńczycy doszli do półfinału. Zobaczymy, jak daleko dojdą na tym Euro. Już na pewno nie wyeliminują ich Anglicy, którzy dzisiaj ulegli Słowenii. Dreyer. Hejlund. Rasmus Hejlund. I po rykoszecie Serbowie. Vlahović. Đuričić. I dogranie do Dušana Vlahovicia. Ten w pojedynku z Christensenem, ale przy piłce już Duńczycy. Dreyer. Hejlund. Mecz naprawdę wygląda nieźle, natomiast póki co jeszcze brakuje nam oczywiście bramek. Hejlund. Dreyer. Christian Nergård. I wybicie przez Serbów. Đuričić. Na razie Serbowie są w takiej niemocy strzeleckiej. Przed tym spotkaniem obie ekipy w grupie miały po 4 punkty. Z tym, że Dania miała 2 gole strzelone, 1 stracony. Serbia 1 gola strzelonego bez straty. Dolberg. Dolberg! Aż powalił jednego z serbskich obrońców. Babic. Zawodnik Spartaka Moskwa. 8 występów w reprezentacji. Zdobył już jedną bramkę. Teraz Mitrović. Gacinović. Đuričić. Bez polotu teraz w tej akcji Serbowie. Do Đuričića. No i Dania. Anders Dreyer. Dolberg. Delaney. Dreyer. I zderzenie, ale zdaniem sędziego był faul. I żółta kartka. Mamy pierwszą karę w tym spotkaniu. Ukarany Ivan Ilić, zawodnik
Torino. 23-latek. I za chwilę od rzutu wolnego Dania. Anders Dreyer będzie wykonawcą. Zdecydował się na uderzenie, ale strzelił w mur. Delaney. Do Rasmusa Christensena. Rasmus Christensen. Højlund. Ależ wślizgiem teraz wyjaśniają sytuację Serbowie. Ale tylko na moment. Meile. Dreyer. W starciu z dwójką Serbów nie miał szans. Gacinović. Do Vlahovicia. Jest Christensen. Meile. Zawodnik Wolfsburga teraz holuje piłkę lewą stroną boiska, zupełnie niepowstrzymywany przez reprezentantów Serbii. Nergort. Dreyer. Christian Nergort. Gracz Brentford i odzyskali Serbowie. Djuricic. Filip Djuricic. Teraz gracze w czerwieni. Meile. No nie może się to podobać, gdy tak powoli konstruują akcję. Delaney. Nergort. Dreyer. Rasmus Christensen. Bez doliczonego czasu gry. Nergort. Podanie do Rasmusa Christensena i koniec pierwszej połowy. Połowy dość nudnej, zwłaszcza w drugiej części. Miejmy nadzieję, że jednak w drugiej części meczu będzie już ciekawiej. Że tutaj nie zakończy się spotkanie wynikiem 0-0. Póki co przeważa reprezentacja Danii, która oddała 3 strzały na bramkę, z czego 3 celne. A Serbowie jeszcze bez strzałów. Serbowie bez strzałów w pierwszej serii, ale z pewnością liczą na to, że w drugiej połowie spotkania już tych strzałów trochę mieć będą. Podopieczni Dragana Stojkovića dobrze weszli w Euro od remisu z Anglią, rozpoczęli. Później udało im się pokonać Słowenię. Dzisiaj dość niemrawo grają, ale z pewnością po części wynika to także z tego, że boją się przeciwko Danii zaryzykować. Bo tutaj jest rywalizacja o zwycięstwo w grupie. Ilić. Gacinović. I mamy Dušana Vlahovicia. Mitrović. Jest pierwszy strzał Serbów w tym spotkaniu, ale musieliśmy czekać 52 minuty. Dolbek. Meile. Do środka do Dreyera. Przechwytuje reprezentacja Serbii. Nikola Milenković. Kostić. Milenković, zawodnik grający w Serie A w Fiorentinie. Babić. Milenković. Dogranie do Dušana Vlahovicia, ale ta piłka na Mitrovića źle wymierzona. I Meile ponownie. No, Duńczyk dzisiaj sporo się nabiega. Przebieg już połowę boiska. Nie wystawiają się koledzy. Delaney. Meile. Joakim Meile. Dogranie do Højlunda. Wydawało się, że ta piłka wpadnie do siatki, ale Rasmus Højlund, napastnik Manchester United, pomylił się. Pomylił się o około, no może 30-40 cm. 21-letni talent, 16 meczów w reprezentacji, 7 goli, a więc bardzo bramkostrzelny. Dla porównania Kasper Dolberg ma 48 meczów w reprezentacji i 11 bramek. Kostić. Do Gacinovića. Sporo piłek dzisiaj przechodzi przez tego piłkarza. Djuricic. Vlahović. I dogodna sytuacja, ale Mitrović za późno wystartował. Hermansen. Ciekawa sytuacja, że bramkarz Leicester otrzymał dzisiaj szansę debiutu. No ale jest to niewątpliwie perspektywiczny zawodnik. 23-latek o wartości 9 milionów euro. Występuje w Leicester. A tymczasem walka Rasmusa Christensena i Mitrovića, z której Christensen wychodzi zwycięsko. I po tym rykoszecie teraz Serbowie. Gacinović.
do Duszana Wlachowicza. Mają duet Wlachowicz-Mitrowicz, Serbowie, ale na tym Euro nie jest to duet zbyt bramkostrzelny. Być może Serbia wyjdzie z grupy z tylko jedną zdobytą bramką, ale za to na razie jeszcze niczego nie stracili. Ilić. I próba dogrania do Gacinowicza. Szybszy był jednak Joachim Meile. A to jest pracuś na boisku. Zawodnik, który robi kolosalną liczbę kilometrów. Dżuricic. Gacinowicz. Tomasa Delaneya. Ale Delaney także mocno naciskany. Dolberg, Meile. Ostatni kwadrans gry przed nami. Przejmuje Ilić. Wlachowicz. Gacinowicz. Wycofanie do Gudeliego. Teraz przerzut ciężaru gry na lewą stronę boiska. Kostić. Napiera Unergord. Próba dogrania w pole karne rywali, ale wyskoczył do piłki Predrag Rajkowicz. Wyskoczył oczywiście Mats Hermansen. Meile. Dolberg. Dolberg ma po prawej stronie kolegę z drużyny. Delaney. Dolberg. Meile. Meile do Hejlunda. No Rasmus Hejlund dzisiaj z drugim strzałem, z drugim niecelnym co prawda, ale niewątpliwie w fazie pucharowej może się jeszcze reprezentacji Danii przysłużyć. Było bardzo blisko tutaj słupek i po tym słupku piłka wyszła poza linię boczną, ale jeszcze w międzyczasie dotknął jej bramkarz rywali. Meile. Odzyskał Sergej Milinkowicz-Savić, ale posłał piłkę daleko na połowę Danii. No i teraz Delaney. Meile, 85. minuta meczu. Wszedł na boisko przed chwilą Jusuf Poulsen. On już na tym Euro zdobył gola. Christensen. No i wypuścił piłkę za bardzo przed siebie. Milinkowicz-Savić. Ostatnie minuty na zdobycie gola. Gola, który może dać i prawdopodobnie da zwycięstwo któremuś z zespołów. A teraz Serbowie. Babić. Gudeli. Gacinowicz. Lukajowicz. Także przed chwilą wszedł na boisko ten Serb. Do Kostića. Filip Kostić. Milinkowicz-Savić, Mitrowicz i Dżuricic. Słupek. Ale sędzia wskazuje przewinienie. Czy to będzie rzut wolny, czy też karny? Mamy doliczony czas gry drugiej połowy meczu. No i popatrzmy na tę powtórkę. Rzut karny. A więc taki jest werdykt sędziego. Filip Aleksander Mitrowicz! Mitrowicz daje zwycięstwo reprezentacji Serbii w doliczonym czasie gry drugiej połowy. A więc Serbia wygrywa grupę C. Można tak już powiedzieć śmiało, bo w ciągu kilku sekund Dania nie jest w stanie zdobyć gola. Serbowie w doliczonym czasie gry uzyskują 3 punkty. Niesamowita radość na trybunach wśród fanów tej reprezentacji. Zaskoczyli na tym Euro, a zaskoczą zapewne jeszcze nie raz. Aleksander Mitrowicz pokonał Matsa Hermansena. Takim właśnie uderzeniem. No i arbiter pozwala wznowić grę Duńczykom, ale od razu gwiżdże po raz ostatni w tym meczu. Oczywiście Dania może być również zadowolona, bo wychodzi z grupy z miejsca drugiego. Na trzeciej pozycji Słowenia, na czwartym miejscu Anglicy, którzy na pewno w fazie pucharowej się nie znajdą. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, kciuka, do napisania komentarza, do dołączenia do serwera, do którego link jest podany w opisie. A teraz powtórki, a później statystyki meczu. Do usłyszenia.